Po ostatnim filmie o najciekawszych spływach kajakowych wracamy z rowerami. Meldujemy się w Opolu, skąd pojedziemy do pięknej czeskiej krainy. Docelowo jedziemy do miasta Bruntal, a po drodze odwiedzimy sporo fajnych miejsc, w tym spalimy łydki na podjeździe na pradziada. A kto żył, będzie nam znany już aktor. No nie możesz tak bez łydki. Fajnie, że możesz dwie, a to jest taka sama. Ja. Jednak zanim pojedziemy w trasę, to zróbmy sobie małą, pełną ciekawostek przejażdżkę po Opolu, bo jest to naprawdę ładne miasto. A skąd wzięła się nazwa Opole? Po wielu dniach zgubienia się w puszczy pewien książę nagle wyszedł, znalazł wyjście z tej puszczy i krzyknął: o, pole! O, opolskie pole! Jak pięknie! Pięknie! Tak mówi przynajmniej legenda. Bliższa prawdzie jest teoria, że nazwa Opole faktycznie wzięła się od słowiańskich wspólnot terytorialnych, które nazywano niegdyś Opolami. Jeśli chodzi o Opole, to naprawdę podoba mi się to miasto. Nie za małe, nie za duże, spokojne i co najlepsze, ma kilka naprawdę fajnych, zielonych miejsc. Miejsc jak chociażby Muzeum Wsi Opolskiej, potocznie nazywane skansenem, w którym znajdują się chociażby takie to piękne wiatraki kozłowe. Kto oglądał odcinek z Pomorskiego, ten dokładnie wie, o czym mowa. Jednak moim numerem jeden w Opolu jest zdecydowanie inne miejsce, w którego kierunku teraz jedziemy, przejeżdżając przez Most Groszowy. Którego nazwa wzięła się stąd, że niegdyś za jego przekraczanie pobierano opłatę w wysokości dokładnie 1 grosza. A to tutaj to symbol Opola i województwa opolskiego, czyli wieża piastowska. Kto oglądał festiwal w Opolu, ten pewnie kojarzy. Co ciekawe, wejście kiedyś nie znajdowało się tutaj tylko na wysokości 9 metrów, a wchodziło się po prostu z murów zamku piastowskiego, który już nie istnieje. Został tylko urząd. Nie wiem, czy wiecie, ale Opole po części położone jest na wyspach zlokalizowanych na Odrze. Na pierwszej, zwanej Pasieką, stał wspomniany zamek piastowski, natomiast druga wyspa to zapowiadana już wyspa Bolko. Swoją drogą, wyspa Bolko to moim zdaniem jedno z najładniejszych miejsc w Opolu. Jeśli kiedykolwiek będziecie, to koniecznie trzeba wbijać. Naprawdę kapitalne miejsce, serio. Jeśli miałbym psa, to chętnie bym tam z nim chodził na spacery. Albo jeśli lubiłbym biegać o wschodzie słońca, no to też bym pewnie biegał, ale nie wstaję o wschodzie słońca. W sensie chcę powiedzieć, że jest naprawdę super. Tymczasem szybka rozgrzewka i lecimy w trasę. Pas Opola jedziemy przez Pruszków, ale ten Pruszków przez Uzamknięte, oba Uzamknięte, taki blisko Opola jest. A z Pruszkowa jedziemy do zamku w Mosznej. W Mosznie czy w Mosznej? O, właśnie wiesz co ludzie gadali najczęściej w komentarzach pod gardą? Że jak ten tata fajnie godo. A ja muszę gadać. No właśnie, a ty się tak starasz teraz mówić. Kurde, no ja nie wiem, i to jeszcze na Opolszczyźnie. No, to gańba pierońska. Gańba pierońska, przepraszam bardzo. No. Nie ma za co, jednak zanim do Mosznej dojedziemy, to jeszcze odbijamy z trasy, aby jeszcze kilka ciekawych miejsc wam pokazać. Czy coś wam to przypomina? Nie, to nie Kaszuby. Opolszczyzna. A to tutaj to Gogolin i Karlik ze swoją Karolinką, która jak to było w tej piosence, przed się patrzała, a Jany się na swego synka szykownego nie obejrzała. Kto ze Śląska z południa, to pewnie ten kawałek kojarzy. Jednak Gogolin i te okolice są równie mocno znane z czegoś innego, mianowicie z pieców wapienniczych, których jeszcze nie tak dawno była tutaj cała masa. W samym Gogolinie było takich pieców 50. Do czego służyły piece wapienicze? Piece wapienicze służyły do wypalania skały osadowej nazywanej wapieniem. Uzyskiwano z niej tak zwane wapno palone. Robiono to tak, że piece te działały w trybie ciągłym, czyli praktycznie ich nie wygaszano. Od góry na zmianę zasypywano je drewnem i wapieniem. Baliły się od góry, od dołu szło powietrze, szedł tlen, następowało spalanie, no i uzyskiwano właśnie to wapno palone, które wysypywało się od dołu. A stosuje się je głównie w budownictwie jako zaprawa, czy też w metalurgii, przemyśle ceramicznym i rolniczym jako nawóz. Nie ma jak bułeczka z takim widokiem. Szkoda, że trochę taka twardała. Ej, obczajcie to. Ja przez cały rok nie widzę tyle bocianów, co na tym jednym polu. Myślę, że lekką ręką mogło ich tam być ponad 120. Tak jadąc jeszcze za kosami przez Głogówek, w końcu dojeżdżamy do Mosznej. Ten niczym wyjęty z Harry'ego Pottera zamek to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych, najładniejszych atrakcji w całej Opolszczyźnie. Ta kapitalna budowa powstawała 3 lata, ma aż 365 pomieszczeń i 99 wież. Co ciekawe, zamek w Mosznej tak naprawdę w ogóle nie jest zamkiem. Zamek cechuje się tym, że został budowany w celach obronnych, natomiast zamek w Mosznej był budowany tylko w celach mieszkalnych
czyli tak naprawdę jest pałacem. No jeśli ktoś lubi takie klimaty, to można sobie go zwiedzić, albo nawet zostać na noc w jednej z zamkowych komnat. U nas jednak godzina jeszcze jest młoda, więc jedziemy dalej na południe w kierunku Górek i granicy z Czechami. No i tak sobie jadąc już w stronę Prudnika, widać pierwsze szlify jesienników. Górek, w które jedziemy, z naczelną górką po środku, zaraz wam wrzucę tutaj zbliżenie, czyli Pradziadem. Pradziadem, na którego mamy w planie sobie wjechać. Podjazd jest dość spory, bo jest około kilometra w pionie. Chyba kilkanaście kilometrów samego podjazdu. Będzie zabawa, będzie zabawa. A jak już będziecie tutaj w okolicy się kręcić, warto wpaść też do miasta Prudnik. No, to mega przyjemne, takie nie duże, ale fajne miasteczko. A jak już będziecie na rynku, to wpadnijcie też kawałek dalej, gdzie znajduje się wieża Woka. I także tutaj ta wieża jest jedyną pozostałością po dawnym zamku. Natomiast sam Wok był założycielem Prudnika i z tego co wiadomo, wbrew pozorom, nie przepadał za kuchnią azjatycką. Tak wygląda człowiek, który zrobił pierwszą stówę w tym roku. Masakra w lipcu, koniec lipca, pierwszą stówę. To trochę siara. Jestem na granicy czesko-polskiej. Tu byliśmy, teraz sobie przypomnę właściwie, 3 lata temu z tatą i też właśnie podziwiałem ten znak. Mi został zjazd z granicy do Zlatych Chor, które są w tamtym kierunku, ale zanim to jeszcze sobie zobaczymy, jak to wygląda z drona. Trzeba przyznać, że wygląda całkiem przyjemnie, zwłaszcza o zachodzie słońca. Korzystając z chwili, że jeszcze poleci kilka kadrów, pozwólcie, że odpowiem na dość często pojawiające się pytanie, czy da się jeździć rowerem i równolegle filmować siebie z drona. No, jak widać, da się. Mało tego, manewr nawracania wraz ze śledzeniem też jest do opanowania. A tymczasem w promieniach zachodzącego słońca zjeżdżamy sobie na noc do Zlatych Chor. Z cyklu Problemy Pierwszego Świata. Ktoś mi powie, po jakiego grzyba robi się te deski w łóżkach? Deska i deska. No masakra, musiałem na ziemi spać. A najgorsze są te hotele, co na zdjęciach mają łóżka bez desek, a potem okazuje się, że deski są. Jednak czasem namiot jest lepszy. Dobra, starczy tego porannego ględzenia. Jak pewnie zauważyliście, jadę już sam. Tata niestety musiał wracać, a szkoda, bo dzisiaj podjazd na pradziada. Bardzo chciał, bardzo żałuję. A jak już jesteście w okolicy, to warto zainteresować się historią wydobycia złota w Górach Opawskich. Od Głuchołaz aż po Zlate Chory, od wieków, od XIII wieku wydobywano tutaj złoto i szacuje się, że przez cały ten czas wydobyto aż 3 tony czystego złota. Aby dowiedzieć się nieco więcej, warto zatrzymać się w skansenie górnictwa wydobycia złota właśnie w okolicy miasta Zlate Chory. Zwłaszcza fajna opcja może to być właśnie dla dzieciaków, które mogą sobie tutaj wziąć miskę, podejść do takich właśnie tuneli z wodą i samemu poszukać urobku złota. Chociaż w sumie nie tylko dla dzieciaków, sam bym poszukał. Lentylki można jechać. Zaczynam mozolny podjazd, który prezentuje się tak. Ciągnie się on przez 20 km i na początku jest łagodnie, jednak z każdym kolejnym kilometrem korby stawiają coraz większy opór. Stałem jeszcze 800 metrów do góry, 900 w pionie, na 15 km. Tak sobie myślę, dobrze, że jak jeździłem na te długie wyprawy, tam Bliski Wschód, Kaukaz i te inne Kirgistany z Martą, że ja nie miałem tyle sprzętu, dronów i tak dalej, bo chyba bym kolana miał już dawno do wymiany. Teraz mam tylko dwie sakwy, nie mam sprzętu biwakowego, a mam pewnie kilogramów mniej więcej tyle, co wtedy z sprzętem biwakowym. 5 km zostało do szczytu. Wiecie, że jeszcze go nie widziałem? Jeszcze nie widziałem tych charakterystycznych wieży, bo cały czas coś zasłania. Śmiesznie. W ogóle nic tak nie działa motywująco na pedałowanie pod 12-stopniowy procentowy podjazd, jak pierwsze krople deszczu. No, miał być dzisiaj 4 mm o 14, a jest 13. Widać. Proszę Państwa, powiem szczerze, że dawno się tak nie styrałem. To jest wieża telewizyjna na górze Pradziad. Widoki no nie są spektakularne dzisiaj, brzydko jest dość, ale na szczęście dało się uciec przed deszczem. Mam nadzieję, że jeszcze się uda zjechać w dół. Jedziemy już do Bruntalu i tam się troszeczkę pokręcimy. Podsumowując, podjazd na Pradziada mocno polecam, jeśli lubicie bardziej się zmęczyć, choć ja następnym razem rozważę zostawienie gdzieś sakw przed podjazdem, albo przynajmniej zmianę przełożeń na bardziej miękkie, no bo nogi to miałem wrażenie, że mi odpadną.
Tymczasem po blisko 25 km świetnego i nieprzerwanego zjazdu dojeżdżam w końcu do miasta Bruntal. No i dojechałem do miasta Bruntal, jeśli chodzi o ciekawe miejsca w okolicy, trasy, atrakcje, to wszystko będzie dokładnie na blogu, a tutaj sobie przelecimy w sposób klipowy przez miasto. A tak jeszcze w kwestiach klipowych, powiedzmy, mam takie małe wyzwanie dla kursantów kursu filmowo-montażowego, powiedzmy takie wyzwanie filmowe. Kto chce, może zrobić taki film, to wygranie jest 1000 zł. Taki, powiedzmy, coś w klimatach dzień dobry, takie estetyczne, ale troszeczkę efektowne, ładne, z wakacji jakiegoś miejsca do minuty. Termin do końca sierpnia, to jeszcze nie jest w kursie, chciałbym na przykład się w ten sposób zmotywować, to zapraszam, będą w przyszłości też podobne wyzwania. Lecimy dalej ze zwiedzaniem. Bruntal nazywany jest bramą do jesienników i wydaje mi się być świetną bazą wypadową w okoliczne górki. Nawet jeśli nie lubicie tak ostrych podjazdów jak na pradziada, to spokojnie znajdziecie tu masę innych, mniej wymagających i równie widokowych górek. Podobnie zresztą dużo jest fajnych miejscówek pod namiot, jak chociażby ta na tej polanie. Właśnie o tej miejscówie mówię, zobaczcie, fajnie. Ławeczka, namioci, piękny widok. Tylko uważajcie, że troszeczkę dalej od tych drzew, bo dość stare są i już parę poleciało w dół, więc sugeruję troszeczkę dalej. Wypadek jakby wiało, ale naprawdę polecam. Po wczorajszym story z pradziada dostałem pytanie, czy tata też jedzie na pradziada. Tak, miał jechać, no ale jak mówiłem, nie mógł. Musiał wrócić. Tata już w ogóle był kiedyś na pradziadzie. Jak się sugerujecie filmem z gardy, gdzie śmigaliśmy razem w elektrykach, to się nie sugerujcie. Naprawdę tata ma spoko kondychę. Super kondychę właściwie, nie mówię tylko dlatego, że będzie ten film oglądał. Ale serio, chciałbym mieć kiedyś chociaż połowę takiej kondycji właśnie jak tata. A jeszcze chyba lepszą opcją na nocleg w okolicy jest znajdujące się na granicy z Bruntalem jezioro Śląska Harta. Kto bardzo uważnie śledzi, kołem się toczy, ten wie, że byliśmy tu chyba już 4-5 lat temu, powstał wtedy ten niesamowity... Nie, niesamowity był nocleg, a powstał fajny film o ciekawostkach w Czechach, który się teraz wyświetla. A ten nocleg naprawdę był super, bo cisza, spokój, kaczki, a z rana takie piękne mgły nad jeziorem. Naprawdę coś pięknego. No i pomału już kończąc, żeby tradycji stało się zadość, jeśli chodzi o odcinki z tatą. Kto oglądał gardę, ten wie. Uwaga, dzwonimy. Prosimy o dobry komentarz i łapkę w górę. Bardzo ładnie. No także bez dyskusji mi tutaj. Do następnego, cimcie się, cześć. Dajcie znać, co sądzicie o tych okolicach i czy podobał wam się odcinek. Wypatrujcie też niedługo następnego odcinka, też z tatą, też z Czech, a dokładniej mówiąc z czeskich Moraw. Tymczasem zachęcam do zostawienia suba. Pan Krystian z Mrągowa pod ostatnim odcinkiem nie zostawił i złapał gumę pośrodku niczego. Przypadek, powiecie, ja bym na waszym miejscu nie ryzykował. Na koniec kolejna opinia uczestnika kursu filmowo-montażowego na wypadek, jakby ktoś z was albo waszych znajomych chciał nauczyć robić się ciekawe i efektowne filmy. Trzymajcie się, cześć. Naprawdę żałuję, że ten kurs nie powstał kilka lat temu, bo już teraz z miejsca byłbym na zupełnie innym poziomie. W ciągu paru godzin, no parunastu, nauczyłem się więcej niż przez ostatnie, nie wiem, rok czasu szukania po tutorialach. Mamy wiedzę uporządkowaną od A do Z, wszyściutko, od ustawień sprzętu, po ruch kamerą, ekspozycja, nawet loty dronem. Wszystko, naprawdę wszystko, ruch filmu, a przede wszystkim jak budować historię i emocje. No, pff, taka głowa. Wszystko przedstawione w taki sposób, że ja jako osoba początkująca naprawdę to raz, dwa załapałem i w tej chwili robię filmy, które moi znajomi chcą oglądać. To nie jest nudny wykład, a kompleksowa, uporządkowana wiedza podparta doświadczeniem, pasją, a przede wszystkim przykładami, co dla nas kursantów jest ważne. Karol, tobie chciałem powiedzieć, że naprawdę, naprawdę tobie bardzo dziękuję. Nie dość, że nauczyłeś mnie wiele rzeczy, to jeszcze rozpaliłeś we mnie pasję jeszcze bardziej. No, co powiedzieć, kurde. Super, super, że trafiłem na twój kurs.